Okej, okay, myślę, że jest fajnie. Ustaw teraz. A jak to ustawisz tutaj? Zrób tak, żeby było dobrze. Okej, okay, dobra, chodź. I wiesz, z energią, pozytywnie, jesteśmy nakręceni okay, totalnie. Okej, okay, super. 3, 4. Siema ludziska! Witajcie na naszym kanale, ja jestem Nathaniel, a to jest... Nikola! Moja wspaniała siostra. Razem z nami jest jeszcze nasz przyjaciel, roślinka, której możecie nadać imię, piszcie w komentarzach. Woohoo! Możecie zostawiać lajki pod filmikiem. A teraz mam dla was niesamowitą historię. Opowiedzmy. Słuchajcie, szłam sobie wczoraj jerozolimskimi, wracałam ze złotych tarasów i zgadnijcie, co znalazłam. Co takiego? Dobra, i teraz opowiedz nam o tym wspaniałym przedmiocie. Co to jest? Co się na tym znajduje? Słuchajcie, to jest karta pamięci i jest na niej po prostu taka przerażająca historia, przerażające nagranie. Grozi tręczyłach. Tak się przerazicie, że żaden horror nie zrobi na was wrażenia później. Kompletnie. Tak, i słuchajcie, co robimy z tą kartą? Obejrzeliśmy, co się na niej znajduje i tak? Stwierdziliśmy, że wyruszamy na wyprawę, wielką przygodę. Woo! Mamy już spakowane rzeczy, przygotowane miejsca i niedługo czekajcie na filmiki! Będziemy rzucać je wszędzie, we wszystkie social media. Relacja. Na tej karcie mamy naprawdę po prostu typa. 4 października 2021 roku. Edward Piorun, lat 28, elektryk. 11 dni temu wybrałem się na wieczorny spacer do lasu, by przemyśleć kilka ważnych dla mnie spraw. Wtedy wydarzyło się coś, czego nie zrozumiałem i nie rozumiem do tej pory. Zauważyłem to coś. Myślisz, że nadal tam jest? Słuchaj, a nawet jeśli, to co z tego? Wyobraź sobie, że my to puszczamy w internet. Wiesz, ile to nam nabija viewersów? Okej. Okay. Viewersi są ważni, ale proszę cię, zróbmy to szybko, ponieważ ja muszę jeszcze dzisiaj napisać do kilku wykładowców, muszę napisać referat, muszę jeszcze ogarnąć pewnie jakieś inne projekty na studia, że po prostu tego jest od cholery, a ty tak jakbyś troszkę tego nie ogarniał, człowieku. Ty nic nie robisz na tych studiach. Zorganizuj się, referat i tak nie będziesz pisać jutro w nocy, więc się uspokój, dzisiaj masz czas. A jak my to no jasne, zrobimy, jasne. To może być viral, to mogą być pieniądze, to może być nasza droga do kariery. Dobra, a po pierwsze tak. nie wiesz, czy będzie z tego taki świetny materiał, a po drugie referat będę pisać w nocy. Owszem, ale proszę tylko cię. I wyłącznie przez ciebie. Ty nie jesteś w internecie, nie siedzisz, takie wideo się klikają. A referat będziesz pisać w nocy, bo nie jesteś zorganizowana. Ale ja łączę mnie... szkołę i social media wszystkie. O, i to jest na ten biznes, więc jasne. Możesz się uspokoić. Słuchaj, ale ty mnie ciągniesz na siłę w jakieś miejsca i po prostu jakby... Chcę dla ciebie nie dobrze wiesz, i nie chcę, wiesz żebyś nawet... zarobiła jakiś hajs. Okej, okay, doceniam, ale ty nie wiesz nawet, czy będzie z tego dobry materiał, no. A co, jeśli ja tego wiem, tam nie ma? Ja wiem, że to będzie... To myślimy coś innego. 16 października 2021 roku. Godzina 23.12. Wróciłem na miejsce, w którym ostatnio to widziałem. Las wygląda dzisiaj wyjątkowo mrocznie. Jest chłodno. Czuję się obserwowany. Osaczony. Obawiam się, że znowu to zobaczę. Muszę dowiedzieć się, czym to jest. Muszę poznać prawdę. Jak wyszło? Nie no, słabo tego wow hitnąłeś. Kurde. Robimy to jeszcze raz? Tak, tak, dobra. Jedziemy. Jasne. Ej, czekaj, zobacz, tam coś jest. Co to? Kojarzę tę kurtkę, tylko nie wiem skąd. To nie z tego, jak mu było? No. Ten, z tym. Prąd. Nie no, daj spokój, poczekaj. To chyba jakiś prank jest, sprawdzę na tym filmie. Ale możemy ślichnąć live'a, co? O cholera.
Tu jest napisane Edward Piorun Elektryk. Nie, to prank jest. Nie, no dawaj, dawaj, prank. Dawaj live'a śmigniemy. No daj spokój. Kliknie się, powiemy, że jakiś prankster, coś ten. A no a co jeśli ten... to jest ten? Nie, no na policję. Dobra, sprawdzę, poczekaj. Dane się zgadzają. Nie żartuj. A ta krew jest prawdziwa. Palimy wroty. Idź umyj tę rękę! Idę. Nikola, czemu woda się leje? Kurde! Jesteś to... takim ekologicznym świrem. To ty układałeś tam swoje kłaki ostatnio przecież. Ale zakręciłem wszystko. Kurde, co jest? Ale... szum się odpalił. Tak, przynajmniej zapalniczka tu działa. To co teraz robimy? Nawet... nie mów nic do mnie, słuchaj, ja... No ale... chyba musimy tam wrócić.